to prawda, że życie jest wielkim oczekiwaniem? Życie? Mhm. To na pewno. Dlaczego? No cały czas człowiek czeka. Jak czeka, to żyje? Żyje. I czeka? Tak. No to dziwnie. No dlaczego? Trzeba żyć, a nie czekać. No jak nie? Człowiek czeka, co będzie jutro, co będzie pojutrze. Tak. To jest oczekiwanie na coś, bo zawsze coś w tym życiu jest. Po prostu, no jak to powiedzieć. Nie jest to monotonne, tylko coś się zawsze wydarzy. Na przykład, no taki dam przykład, że panią spotkałem. No coś w życiu jest, więc... I nie wiadomo, kogo pan jutro spotka, prawda? Dokładnie, dokładnie. Dzisiaj jestem tu, jutro jestem nie wiadomo gdzie. Czyli także, prawda? Tak, jest prawda. Myślę, że tak, że trzeba mieć nadzieję, że każdy dzień będzie lepszy i przyjemniejszy i trzeba mieć nadzieję. Takie jest moje zdanie. I nie należy się rozczarowywać, że to jeszcze nie dziś? Nie, myślę, że nie. Myślę, że dopóki człowiek żyje, to powinien jak najbardziej wierzyć. Czyli ten ostatni dzień życia powinien być najwspanialszy, tak, czy nie? Kto to, żeby człowiek wiedział, który to będzie dzień, to może i by się starał, a tak to jak Pan Bóg da, tak będzie. Czy jeśli się ciągle na coś czeka, to czy żyje się naprawdę? Tak, na pewno. Zawsze trzeba na coś czekać. Zawsze czekamy na coś, na lepsze czasy, na lepszą pogodę, na spotkanie jakieś. Na pewno, że tak. Bo wtedy życie ma większy sens. Jeśli się na coś czeka, jeśli się na nic nie czeka, to chyba już się nie żyje. Człowiek ciągle powinien na coś czekać. Oczywiście, bo nadzieja jest dowodem tego. Jeśli ma nadzieję, to się żyje. Czyli tak trzeba czekać? No oczywiście. Czeka pan? Ja czekam. Tak? Na tak. Co? Na co? Na korzystny wyrok sądu. Czeka się na miłość, czeka się na zdrowie, czeka się na lepszy czas, ale generalnie czekanie jest przyjemne, jeżeli jest optymistyczne myślenie w tym zakresie. I jak się żyje czekając, to się żyje tym, czym jest. Ja tak myślę. No to, co jest, to się żyje, a czeka się na lepsze zawsze. Aha. Kto częściej czeka? Pan na kogoś, czy ktoś na pana? Ja na kogoś. Na kogo? Na osobę, z którą się umawiam, zazwyczaj. Ale co, spóźnia się? Tak, spóźnia się. I co wtedy się dzieje? Co się dzieje? Jest pan obrażony, czy...? Nie, czekam, do skutku. Zależy gdzie, w domu, czy gdzie? Zacznijmy od domu. Razem wychodzimy, razem jesteśmy. Nie czeka jedno na drugie. Nie czekamy jedno na drugie. Jedno na drugie się nie czekamy, zawsze razem. Wychodzimy razem, jesteśmy razem w domu. Mhm. A kiedyś? Ta pora. Do południa, po południu. Czyli jesteście państwo teraz już na emeryturze i nie musicie czekać na siebie? Nie musimy tylko czekać. Tylko na listonosza. Też nie czekamy, bo na koncie jest. A państwo nie znudzicie się sobie? Nie, dlaczego? Każdy ogląda to, co chce w telewizji. W jednym telewizorze, czy w dwóch? W jednym? Tak. Nie, chyba różnie to było. Ja myślę, że pani na mnie. Pan się spóźnia? Tak. Prawda to jest? No, czasem tak bywa. Ile najdłużej pani czekała na pana? Dzisiaj ile? Pół godziny. Pół godziny? Tak. I co? I potem się pani obraziła, czy nie? Nie obraziła się. Nie. Pani się na mnie nie obraża. Czemu pan się spóźnia? Zegarek ma źle ustawiony. Pół na pół, proszę pani. Tak? Tak. A zdarza się panu spóźniać? Zdarza się, niestety. I dlaczego się pan spóźnia? No, ciągle mam coś do robienia i nie zdążam. Ja na kogoś. Na kogo? Dziś ja akurat sam jestem. Ja mam pytanie do panów. Powiedzcie panowie, na co czekacie? Na kolegę. Na co czekamy? To znaczy ja czekam na polepszenie bytu. A czemu na dworcu? Na dworcu z panią, bo ośrodek mnie wyrzucił. Bo ja mam 0,1, jak wracam do ośrodka, to oni mówią, że ja jestem pijany. Aha, rozumiem. Czyli tak, pan czeka na polepszenie sytuacji, pan czeka na kolegę? Na kolegę. Tak? Przyjedzie pociągiem skądś? Nie, przyjdzie. Przyjdzie. A pan? Ja czekam na pociąg. Dokąd, można wiedzieć? Do Szczecina.
Długo będzie musiał pan czekać? Do rana, proszę panią. Rano pociąg dopiero rano będzie? Jest dopiero ten pociąg, którym ja będę musiał jechać. Ale często pan tak podróżuje, że musi pan tyle godzin czekać? 12 lat. Ale to co, ma pan tutaj... Jestem osobą bezdomną. Złożyłem wniosek o nabycie lokalu socjalnego w Szczecinie. 10 lat temu. Do dzisiaj tego lokalu nie otrzymałem. I proszę panią, zmieniam sobie ośrodki i wyjeżdżam tam, gdzie chcę mieszkać, nie? A że sytuacja się zrobiła w Gdańsku nieciekawa, jeżeli chodzi o takie ośrodki, dlatego muszę znowu wrócić do Szczecina, nie? A czemu, pani, ja nie chciałbym dobrze powiedzieć, bo to wszystko idzie, wie pani, do telewizji i chciałbym bezpiecznie dojechać, nie? Nie no, zakładam, nie, że jakby ale, rozmawiamy ale ja nie szczerze. Zakładam, proszę pani, nie? Ale mówię, czyli że... co? Ale to pan jako bezdomny sobie wybiera... Właśnie, może pan sobie miasta wybierać? Tak. A gdzie pan najdalej był? No Gdańsk, Szczecin, gdzie jeszcze? Pani czekała na to, żeby zrobić wyjazd bezdomny. Być szczęśliwym posiadaczem własnego mieszkania. Albo podróżować. Albo podróżować. To szerokiej drogi. Dziękuję uprzejmie. Czy warto czekać na Godota? Wie pani co? Czekałam kiedyś na Godota 2 godziny i się nie doczekałam do tej pory. Także nie czekam. Nie przyszedł już więcej? Nie przyszedł już więcej. Może coś się stało? Nie wiem, nie przyszedł do tej pory. Może jeszcze przyjdzie, ale wątpię. Ale czeka pani na niego? Nie. Czyli, myślę, że czyli nie warto czekać? Nie warto czekać. Warto. Dlaczego? Bo warto jest czekać na cokolwiek chyba. Nie. Dlaczego nie? Bo nigdy i tak nie przyjdzie. Na pewno warto czekać. Dlaczego? Dlaczego? No bo skoro jacyś ludzie czekają, może go znają, bo ja go nie znam, ale no chyba warto. Czy oczekiwanie może być przyjemniejsze niż spełnienie? Oczekiwanie. Przyjemniejsze? Dlaczego? I tak mi się wydaje, bo już jak się dopełni dane oczekiwanie, to nie wiem. Ale to co, to spełnienie takie nie za bardzo? Zależy czego. Zależy czego. Może. Może być. Dlaczego? No bo jakieś marzenia są, jakaś wyobraźnia pracuje. A realizacja ich nie zawsze jest spełnieniem właśnie tych marzeń. To zależy na co się oczekuje i czy to jest niespodzianka. Bo jak się oczekuje na coś, na co się fajne czeka, no to jest spełnienie. No ja właśnie idę na spotkanie z koleżanką, na którą bardzo długo czekałam, no i no nie mogę się doczekać i oczekiwanie i podróż była bardzo przyjemna. Zdecydowanie oczekiwanie zawsze jest przyjemniejsze, bo spełnienie często przynosi rozczarowanie. Oczywiście. Dlaczego? Bo to jest większa przyjemność w życiu. Czekać? Człowiek musi do czegoś dążyć. Zawsze do czegoś dążyć, czegoś chcieć. No ale dąży do spełnienia, to dlaczego oczekiwanie ma być przyjemniejsze? Była kiedyś bardzo fajna piosenka panów Zielińskich. Że nie chodzi o to, by zgłowić królniczka, ale by gonić go. Pamięta pani taką piosenkę? Więc ta jest chyba przyjemność. Ach to, o to tu chodzi. Też między innymi. Kto lubi czekać? Kto lubi czekać? Według mnie najbardziej cierpliwą osobą jest Chrystus. On lubi czekać. On na nas czeka i to jest najważniejsze, mi się wydaje. Według mnie. A pan się spieszy teraz? Spieszę się. Ktoś na pana czeka? Nikt na mnie nie czeka. To czemu się pan spieszy? Bo muszę biec do sklepu, później muszę do pracy. No, dlatego. Ci, którzy mają czas. Ma pan czas? No właśnie za bardzo. Nikt nie lubi czekać. Ja przede wszystkim nie lubię w kolejkach stać i czekać. Nie lubi pani? Nie cierpię. A na co lubi pani czekać? Na lepszą przyszłość. Na pomyślniejszą przyszłość. Czeka pani? Mniej, żeby się kłócili w tym naszym rządzie. Żeby nie plotkowali jeden na drugiego. To najgorzej mnie boli. Dziennikarze nie powinni tak... Dzisiaj oglądałam telewizję właśnie. Tak wyciągają z drugiego same złości, żeby coś dobrego powiedzieli, żeby coś na pozytywnego. To wszystko same złości. Taka jest podłość teraz. Ale co, w dziennikarzach czy na świecie? W ogóle. Dzień dobry, zaśpiewam fragment piosenki Między nami z repertuaru Jacka Kaczmarskiego i dedykuję ją wszystkim ludziom, którzy na coś czekają.